Siema, gramy sobie w Dobajny Kwaj z Garebkę, zgramy dzisiaj challenge on the brains. Bo jaki potężny challenge, jestem. A ja mogę niszczyć? Słodki otoś. Dobra, podoba mi się ten challenge. Zdawało mi się, że on był inny kiedyś, ale okej. Okay. Our brains, challenge potężny. Już mamy jakiś soul harta dodatkowego. A jakbym miał się promieniać odporność na wybuch, o. Stwierdziłem, że trzeba przejść jakiś challenge, bo nie ma porobionych wielu challenge i chyba tym się zajmę w najbliższym czasie. Pora po prostu robiąc challenge. Myślę, że to będzie dobry pomysł chyba. A to jest akurat prosty challenge. A jak szybko pójdzie, to będziemy mogli zrobić ten kolejnego, chociaż dojście na Blue Baby może troszeczkę zająć, ale myślę, że i tak będzie szybko. A co tu mamy? Słoik much. A, wezmę, dodatkowy damage będzie przynajmniej. Nie wiem, czy tutaj mam, jestem pewny, że nie mam tutaj tych treasure roomów. Pyk. Ja, co tu się dzieje? No mi się to podoba. Magician, trochę syf. The World sobie weźmiemy, tu of Spades sobie użyjemy. The Sun mogę wziąć. The World, The Sun, to samo. Jokery, co mamy tutaj? Gapi. Dodatkowe bicie i będzie latanie. Przy okazji będziemy mieli część przemian Gapiego. A tutaj weźmiemy sobie, nie wiem, The Sun chyba. Revolves the entry. Dobra, idziemy dalej. Wydaje mi się, że nie ma też rumu. Zaraz zobaczymy. Najwyżej ominę jeden. No przeżycie, jakby nie patrzy, to przeżycie. Przynajmniej jedna gra będzie przemiła. Nie ma tutaj. Hopa! A, gdzie moje ten? Hyc! Hyc! Już myślałem, że mi te mózgi nie chcą wybuchać, a to tak jakoś... Nie wiem, co się stało. A, sobie pobiegam. Dobrze, że kupiłem sobie ten. Przynajmniej czymś jeszcze bije. 10 much już porobiłem. Jak on zginął? Mucha go zabiła? Albo wpadł w tego. Też tak może być. Że wpadł w Gapiego, 100% bo się powiększył. Nie, lubię ten challenge, jakoś taki. Nie wiem, czemu go wcześniej nie zrobiłem, czy ja go nie robiłem w ogóle na odcinkach, czy ja go nie zrobiłem, bo był za trudny. Nie, nie mam pojęcia. O, nie ma bomby. Myślę sobie, że zostawimy sobie jak najwięcej tych na... O, wezmę. Jak najwięcej much na bossa samego w sobie. A teraz się po prostu przemęczymy. Bardzo mi szkoda, że nie mam... tych, jak to się nazywa. Nie mam bomb. Jest mi szkoda. Dałbym radę jeszcze jakiegoś coina zgarnąć? Pewnie ta. Hyc. Mogę niszczyć tym? Mogę. No dobra, niech to już będzie. To jedno. Oj, Soul Heart darmowy. Rzeczy z Devgdilla. W ogóle Blue Baby jako postać jest turbo kozakiem, nie oszukujmy się, no bo kiedyś ona miała taki problem ze sobą. Nie wiem, czy nie wejść do tego, do Secret Roomu. Ona miała kiedyś taki problem, że traciła całe serce, nie? Znaczy, ten... Nieważne, co chciałem powiedzieć. Ona traciła serca tyle, ile się normalnie traci za Soul Hearty, z każdą inną postacią, czyli tam traciła po 3 Soul Hearty za przedmiot. Nieważne jaki, zawsze były 3. Ale to w końcu zmienili na tym Blue Baby i... Traci tylko tyle, ile byśmy tracili jako normalne postacie. To jest akurat fajne. I tutaj jak najbardziej pójdziemy sobie na Devgdilla. Może jakiś Gapi wleci? Nie, ale mamy... Ale to muszę mieć naładowane jedno serce. A nie mogę. While at the full red heart. No nie jestem w stanie tyle mieć nawet. Miałbym sklep, ale nie. Idziemy dalej. Mógłbym się obić i wejść do tego, bo sensu? Mógłbym. Ale komu się chce, prawda? Ogólnie teraz jak się przerzuciłem na ranne odcinki, to nie oszukujmy się, postaram się wrzucać 2 odcinki dziennie. Do 19, drugi o 6 rano. Wiem, że to jest bardzo wcześnie, ale na przykład ja teraz jak pracuję wieczorami, znaczy pracuję rano, nie wieczorami, to bardzo często nie mam co robić rano, wiecie, ten jeden odcinek czegoś bym sobie obejrzał i akurat nic nie ma. Wiem, że wy też, ty, no pewnie, gadam sam do siebie. Wiem, że wy też pewnie jako uczniowie, czy tam, nie wiem, nawet ludzie pracujący, nie oszukujmy się, pewnie też wstajecie czasami na 7, 6, czy jakiekolwiek takie godziny powalone. No więc zawsze będzie jakiś tam odcineczek z Isaaca. Na wieczory pomyślałem, że będę wrzucać na razie PC Building Simulator, wrócę do tej serii. Nawet fajnie mi się grało, dobra, spoko. Więc myślę, że to będzie dobry początek odcinków wieczornych. Oczywiście, jeżeli będziemy w przyszłości... Jeżeli będziemy w przyszłości robić streamy, to nie oszukujmy się, ale... Co mi tutaj? Kiedy nie mam czerwonych serc, daję latanie. I to mi dalej latanie? Tak, nie weźmy sobie jeszcze tego. Jak będziemy już robić streamy, bo tam kiedyś powiedziałem chyba, że przy 500 chyba będziemy zaczniemy robić streamy jakiejś Isaaca? Oczywiście nie przyspieszane, bez żadnych tych, po prostu streamy? Czy przy 1000? Nie, przy 1000 to ja powiedziałem, że powiem wam, gdzie streamuję. A tak to nie wiem, jak to wygląda. O, protekta mam od wybuchów. Podoba mi się ten challenge, chyba będzie za prosty. O! Nie cię widziałeś. No, po co mi to życia? Więc PC Building Simulator akurat będzie spoko taką seryjką, w ogóle kable mnie denerwują. To akurat turbo beznadziejny przedmiot, nic mi nie da. A tu mam coś? A, trochę kluczy i bomb. Nie wiem, czy ostatecznie skończyłem myśl, bo chciałem powiedzieć, że... Jeżeli będziemy streamować, nie wiem o której godzinie, nie mam pojęcia. Nawet na razie tego nie planuję, jesteśmy przy 300 i jak czasami się tam gdzieś szybciej zbliży, wiecie, jak czasami tam gdzieś poleci więcej subskrypcji, obserwujących co na Twitchu, to... ale to i tak nie jest aż tak dużo, nie? No, jeszcze troszeczkę zajmie zdobywanie tych 1000 czy ileś tam, nie? Myślałem, że to będzie troszeczkę szybsze, w pewnym momencie tam bardzo dużo tych mieliśmy subskrypcji, tam po 20 leciało, po 30. Teraz już tak nie leci niestety, ale no cóż. Troszeczkę trzeba będzie poczekać na te... Na te 1000 zapragnione. Trzeba będzie jeszcze coś wymyślić później na 5000, wiecie, takie progi sobie robić, to myślę, że to jest dobry pomysł. W ogóle poszedłem na bossa, jak nie mam czym bić. A, mam muchy. Nieważne.
Zapomniałem o nich. Tier delay, przydatny na postaci, która nie strzela. Contract from below, wezmę. I wyjdę. Nie mam kluczy jeszcze. Znaczy nie mam pieniędzy jeszcze aż tyle, żeby ten pójść na sklep. Tu bym mógł wchodzić do Curse Roomy, ale nie chcę. Wow, to wy. Muszę tym czasami gapiem bić. Żeby gdzieś tam też przy okazji się boostował i więcej bił. Przyda się. O nie, to pig, serca, które nie potrafią latać, one biegają po ziemi, o dziwo. Oh yeah. Wow, Soul of the Lost mamy. Darmowy przedmiot z Devil Deala, wezmę. Przyda się, nie oszukujmy się. Zaryzykuję, nie opłacało się. Ha! Straciłem całego Blackhearta. Troszeczkę niepotrzebnie, ale no okej. Większą speeda bym poprosił, z tego to bym się ucieszył akurat. Wow, stójcie, nie bijcie mnie. Dlaczego to zrobiliście? To było wredne i niemiłe. No, to było wredne i niemiłe. Chodź tu. Jakąś tarczę dostałem. Od czego to tarczę? I co jakiś czas ona tylko działa. Bardzo się cieszę, że zostało mi aż tak mało życia. No, przydatne. Wow. Dobra, teraz przydałoby się te pająki poubijać. W ogóle ostatnio, nie wiem czy się tym chwaliłem, ale ostatnio oglądałem sobie jakiś polski film o zombie. Bardzo dziwny był taki. Jakiś taki inny. Ja nie wiem co z tym polskim filmem było nie tak. Dobra, przydałoby się tego ubić. Ty się chyba powinieneś rozwarstwić samemu. O ile będziesz skakał w moją stronę. O ile będziesz skakał w moją stronę. Patrzcie jak mu teren obsikałem. Dobra, teraz! Hyć! No, akurat tamta kopania jest przydatna. Ej, dobra, bo ja sobie biorę te rzeczy. I mi deadkit potrzebny. Ja sobie biorę te rzeczy z tego Devil Deala. A ja ostatecznie nie mam za dużo życia, nie? Oj, to nie fajnie, bardzo nie fajnie. Hoppa! Hop! Staram się tym ubijać. Cik! Idealnie, i tu jest pan pająk, który mi nic nie zrobi. Sklep potrzebuję, to bardzo. O, nie, nic mu nie zrobiłem, to nie ja byłem. Jestem pewny. Hits! O, podoba mi się to. Dobra, na kwas, biegajcie po kwasie, proszę was. Przynajmniej coś będziecie ogrywać. O! A już od niego strzeliłem, on postanowił się zginąć. I to nie ode mnie! W ogóle nagrywam, całe szczęście. Co mam w sklepie? Stopwatch, bardzo przydatne na tej postaci. Trochę życia i spadamy stąd. Ase! Wybuchnę tego pana. Ej, w zasadzie mogę całą maszynę wybuchnąć, nie ma różnicy dla mnie. Uj, Solhurt. Dobra, czekajcie, bym wziął tego Solharta, przyda się. Idealnie. Muchy są? Są. Solharty są? Nie za dużo, ale jest. Jeszcze mamy eyedropsy. O, też fajnie. Wow, czekaj, pik! Na strzała. Ja cię kurczę porobiłem, co? Nie spodziewał się. Dobra, muchy odpalone. Sister Viz. Niefajny boss. Ale jak szybko spłynął. Ej. Nie, no to klasa sama w sobie. HP up. Okej. Okay. Gap is pole. A small shadow falls Isaac when an enemy touch the shadow in coś tam. Turbo słabe. Użyjemy sobie, żeby nie stracić. Użyjemy sobie, weźmiemy i wyjdziemy sobie z moim słoikiem. Słoik jest dużo lepszym przedmiotem na razie. Mamy Necropolis 2. Bardzo szybko. 10 minut i mamy porobione. Ale patrząc na to, że ja nie muszę biegać po jakichś tam treasure roomach, no to... No co ja mogę tutaj szukać? Jedynie secret roomów, ale też nie dostaję jakoś bardzo dużo bomb, więc... Nie wiem, czy to jest jakkolwiek przydatne dla mnie. O tak. Damage. O, dostałem... Co mi boostuje damage? Czemu mi się zboostowało damage, jak oberwałem? Ciekawe. O, Kamizixem. A wy strzelacie. Tu jeszcze tak nie fajnie strzelacie, panowie. Herofancik, tak jest. I tu jeszcze Kamizixem. Dwie bomby i klucz. O, wy nie fajnie, ale was strzeli i zdychacie. Hopa! Coś będzie w czaszkach? Kolega się pojawił. O, Blackheartik, tak. Znowu mamy potęgę życia, 200 tysięcy życia. Cały czas biorę nowe rzeczy, a i tak mam ten. A i tak mam... cały czas wykorzystuję na Devil Deala te życia, a i tak cały czas mam praktycznie fulla. No, mega potęga. No ale to taka postać, nie? Jakbym grał jakąś inną postacią, na przykład, nie wiem, chociażby, załóżmy, że grałbym Magdaleną, no to tyle bym nie dostawał tych, ten, Solharty. No nie oszukujmy się, jeden przedmiot z Devil Deala to zawsze będzie trzy Solharty. Tylko na Blue Baby się opłaca chodzi tak bardzo, jeżeli chodzi o Solharty na tego, na Devil Deala. Co mi boostuje damage jako berbę? Anemi, nie, anemik. Tak, anemia. Czy nie, nie wiem. Dobra, rozkręćmy nasze kółeczko śmierci. Wow, pik! Wybuchnij. O tak, dodatkowe 20 golda. Cześć panowie. Ja wiem, że wy mnie lubicie, ale bez przesady. A masz! Czaszki? Standardowo nic ciekawego. O, zużyłem klucz, który dopiero co wziąłem. Bardzo się cieszę. Mam sporo kluczy, więc nawet się nie martwię to jakoś bardzo. O! Zestresowałem się! O! Oberwałem. Steam Sale. Czy ja bym dostał coś fajnego tutaj? Dobra, dacie mi coś? Oni są mi w stanie dać jeden przedmiot, który troszeczkę jest bezużyteczny na tej postaci, bo nie strzelam. Ale normalnie jest spoko. Dobra, wystarczy, że sobie tutaj pobiegam. Cyk, jedno. Cyk. O, akurat się przesunął. Cyk, drugie. Tutaj karta wyleci. I teraz sklep. O, tak idealny. No nie, to jest najgorszy sklep, jaki się mógł trafić. Ostatni mój sklep, prawda? Jocie. Dobra, idziemy na hasza.
Czacha jeszcze bym zjadł. No nie, ja bym go nie zjadł, strasznie długo bym go miał, tylko trzy pociski z tych Bob's Brainów. O, najgorzej. Cześć. Cik! A, widzisz, nie spodziewałaś się tego, babo jedna. Dobra, strzelasz gdzieś? Wow. O, ale to bije mocno, nie? Dobra, zdychasz. Wow, ale ją potłukłem. Mamy Devil Delay, mamy bossa, aż nie wziąłem karty, więc nie wiem, czy chciałbym iść. Daj latanie. No, przydatne. Mógłbym wziąć tego Book of Sin, nie wiem, czy on by mi coś dał. Tu mamy latanie i Spectral Tearsy. Też taki 2 na 10 przedmiot. Nie, nawet nie chcę. Zobaczcie tylko, co tu macie, bo i tak nie wezmę niczego. O, mamy Eagle Power. Bardzo syf przedmiot. Przecież ja nie mam strzałów, nic mi to nie da. Chyba, że Bob's Brainy są zależne od damage'a, ale wydaje mi się, że nie, że to tak nie działa. Dobra, jednego ubiliśmy. Tu mnie ciachają, drugi leży. Pyk! Idealnie. Dobra, czy ja mam czymś was mogę zabić? Mogę was zabić tym. O. Wow. Fajny ma to damage, nie powiem, że nie. Ale jest strasznie problematyczny do bicia. Bo ciężko trafić, no. Za bardzo mnie to przesuwa. Ale jak mam coś takiego, to... Oj, o, prawie obrywałem niepotrzebnie. Na bossa, w dobrą stronę idę, prawda? Masz coś, dasz mi? Serce. Nice. Nie no, ty jak coś dasz, to... Nie śpię. Cześć panowie. Nasikam tutaj troszeczkę, żebyście stali sobie w tych siśkach. Czemu oni nie zginęli? Deadly Longlegs. Oj, ja zapomniałem, że ten. Zapomniałem, że strzelam Bob's Brainem. I chciałem, podszedłem na mega blisko i strzeliłem. Dobrze, że nie wyleciał. Pyk! Pyk! O, nie trafiłem, a szkoda. O nie, on się podniósł, zapomniałem o tym. Dobra, leży. Consolation Pride. Dostaję Speed Upa. Niedużego, ale zawsze. Mount the Boy. Czy to nie będzie działać na mnie? To będzie działać. Dodatkowy damage mamy. Dobra, to jest akurat spoko przedmiot na nim. Uuu, bossrasz. Bossrasz, bo się posrasz. Oj. Mount the Boy może być problematyczny miejscami. No, jak ja się tak będę przypadkiem wystrzeliwać. Chyba, że będę strzelać w inną stronę od przeciwnika. Albo będę go używać akurat, jak skończą mi się pociski. To też nie jest głupie. Dobra, możesz trafić? Rozumiem, że nie chyba. Tak, jak skończą mi się pociski, to wtedy można wykorzystywać ten. O, na przykład tutaj. O, ale syf. Bardzo niefajny pokój. Hit! Co za tabletka? Health up, razy dwa. Fajna tabletka, nie powiem, że nie. Obrwałem. Znowu coś mi wybuchło obok. Proszę mnie nie wybuchać, nic wam nie zrobiłem. Dwa klucze stracone i mamy trzy skrzynki. Którym jednym był akurat Stalheart. To od Stalharta się cieszymy, reszta do śmieci. Mamy coś? Tak, szczęście. Szczęście w nieszczęście mamy. Oh yeah. Yeah, boy. Boję się akurat po tym piętrze przechodzić niszcząc skały, bo na tych skałach, akurat na tym piętrze jest w stanie się zrespić. Tak jakby, wiecie, to jest taka skała wybuchająca, ale nie do końca ona wybucha. Ona po prostu puszcza pociskami. Bardzo straszna skała. Każdy, kto grał chociaż raz w Izaka, powinien wiedzieć. Znaczy, każdy, kto grał w Izaka i doszedł do tego miejsca, bo to też jest ważne. Nie każdy dochodzi. Niektórzy nie potrafią dojść do łąbów. O, Mr. Dolly, turbo syf. Chyba, że mi da fajne, bardzo fajne serca. Ale trafię w niego? Dziękuję. Co mamy? Kilka bombek. Trzy pieniążki. Kilka bombek, trzy pieniążki. O nie, zapomniałem, że oni strzelają z tej głowy. Jak głupi trochę. 50% szansy na dopikowanie moich familiarów? Turbo mocne, patrząc na to, że mam Bob's Brainy. Oj, to też było głupie. Nie użyłem mózgu, no cóż. Cześć, Matulu. Oh yeah. Dobra, teraz. Dobra, ten mało dowód bardzo mało bije. A, jednak bardzo dużo się okazuje. No, bardzo się cieszę. Inkubus? Nie wiem, jak on by działał tutaj. Chyba w ogóle nie działa. O, działa! On strzela normalnie. Bierzemy sobie pentagram. O, ale kozak. Idziemy wyżej. Wyżej, niżej, wyniżej. Para-para-pa-pa. Pam, tam, 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 tam. Znowu muzyka z Mario. Nie ma odcinka bez muzyki z Mario. Po prostu być nie może. Nie ma takiego odcinka bez muzyki z Mario. Nie może być po prostu proste i logiczne. Jak 3 plus 18658. Wszyscy umieją to policzyć. Dobra, ja bym chciał bardzo szybkiego bossa. Bardzo bym się nawet z niego ucieszył. Because... Dobry ranik mamy. No, te challenge niektóre są za łatwe, wiecie. Ja tu się męczę, żeby zrobić jakikolwiek ten run dobry, jakąś inną postacią. A wystarczy zrobić challenge i patrzcie, no. Żal po prostu nie brać. Jest za łatwo. A ja muszę dojść na Blue Baby. Dobra. Trzeba się skupić, bo to no nie dojdziemy do Blue Baby, jeżeli tak będziemy postępować. A bardzo niefajnie zresztą postępujemy. I znowu nie w tą stronę, przyszedłem całe piętro. Czy to będzie Secret Room? O, fajne muchy. Pająki. O, muchy. Cześć panowie. Ja mam w ogóle... Dobra, teraz się opłacił, a ja wcześniej mówiłem... O, ale beznadzieja, nie? Ghost Pepper akurat teraz. Na tej postaci. A teraz się opłaca ten Ghost Pepper, no. Jest git. Wybuchnijmy sobie, poniszczymy wszystko. No akurat jest bomba, to może nie będziemy jej niszczyć, ale resztę... Jak najbardziej. Cześć, kolego. Wiem, że wy mnie nie chcecie skrzywdzić tak naprawdę, że to jest tylko podpucha. Tabletka?
Range up! Bardzo nieprzydatna tabletka. Wow. Wow. Dobra, w tego. No trafcie. Dziękuję, nie. A nie, ja strzelam tym. Zobaczcie, to ja strzelam tym ogniskiem, nie on. Widzicie? To ode mnie one lecą. O, czyli Ghost Pepper jednak jest bardzo przydatny już przed tym, jak miałem Incubusa. Przynajmniej jedno jest przydatne w całej drużynie. Cyk, mało dwoj. 30 Bob's Brainów. Ogniska jakieś tam. Kolejne Bob's Brainy. Mało w The Void po raz kolejny. Kolejne ogniska. Znowu pociski. Kolejny Mało w The Void. Bardzo dużo straciłem życia, nie oszukujmy się. A to jeszcze nie koniec. Kolejny pociski. Bob's Brainy. Do ataku. Dziękuję. Byliście wspaniali, panowie. Wspaniali. Picobello, fantastyka. A, coś czuję, że ten odcinek będzie bardzo króciutki. Hits? No, nawet nice. Okej. Okay. Nie najgorzej. I Mr. Mega. Cześć. Mogę cię zjeść. Te piętro będzie chyba najgorsze z wszystkich, które miałem. Mulligan i Mongo Baby. Przemiana w Conjoina. O, sobie pomyślałem, ale przemiana w Conjoina będzie syfem. A ja zapomniałem, że mam Incubusa, który może strzelać. Ja nie mogę, ale on może. Mouth of the Void! I zaraz skrzynek. Jak wypadną skrzynki, to git. Jak nie wypadną, to trochę przypo. Aaa! Pójdźmy! Chamie! Wszystkich ubiłem. Skrzynka? Nie, Maggie's Fate. Turbo syf, nie oszukujmy się. Nie, nie strzelaj tym. Akurat nie tym. Przyjacielu, ty mój. O, za dużo wybuchów. Co dużo się tu dzieje? Ja jestem zgubiony! Teraz na górę, a potem w prawo. A w prawo mamy, w ogóle nie mogę się namagać stanąć, co ciekawe, no. Ale wiem dlaczego, bo tutaj nie chodzi o pokonanie samego Blue Baby, ale o wzięcie pucharu z Blue Baby. To jest duża różnica. Pokonać to pokonać, ale tu, no. W ogóle miałem ten, zdublowane postacie. Czy ja tracę ten damage? Nie? Czemu ja dostaję damage? O co chodzi? Nie mam pojęcia. Chodź tutaj! O, mam dwa razy Mongo Baby. Wolałbym na przykład takiego Incubusa razy 2, albo Bob's Brain razy 10. Aniżeli tutaj takie syfy dostać. Mongo Baby? Nie, jakbyś cokolwiek robił w ogóle, człowieku. Ej, fajnie, mam 50% szansy na to, że akurat mi się zrespi jakiś ten podwójny familiar. Mam bardzo dużo familiarów, głównie biję familiarami. Troszeczkę taka Lilith, nie oszukujmy się. Ale tutaj, no, nawet git. Ale mało, ten Money Equals Power byłby przydatny teraz, a mogłem brać. Ale sobie pomyślałem, po co mi, skoro nie mam pocisków? Po co, skoro nie strzelam? Cześć, Blue Baby. Blue Baby, kontra Blue Baby. Ała, co ty robisz w ogóle, człowieku? Ciebie to bawi? Tak? Ciebie to bawi? No mnie nie bardzo, wiesz? Nie, nie. O, prosto do nich. Kurczę, mam 26 minut, z czego będzie... Ej, dobra, zrobię, czasu trzeba takie krótsze odcinki, żeby nie było. Było miło, ale się skończyło, widzimy się w następnym odcinku. No i trzymaj się!